Cześć wszystkim, witam serdecznie, z tej strony Kamstar, a dzisiaj mówimy sobie kolejne zadanie. Tym razem mamy ukończyć czasówkę, no i tym razem mamy tutaj zrobić to zadanie na motorówce, także teraz wam pokażę, jak to zadanko szybko, fajnie, łatwo zrobić. No a wy pamiętajcie o subskrypcji na kanale, łapeczce w górę, żeby kanał mógł się rozwijać, a jeśli ktoś chce mnie dodatkowo wesprzeć, może użyć kodzik SEJKAMSTAR przy zakupach, który jest w opisie tego filmu. Dobra, musimy polecieć sobie tutaj, gdyż tutaj jest po prostu czasówka. No i co musimy zrobić? Musimy po prostu sobie wziąć łódkę, jak widzicie, widzimy już czasówkę, i po prostu sobie przejść ten cały tor, który tutaj nam pokażą. Ja oczywiście postaram się z wami tutaj przejść, żebyście bez problemu sobie mogli właśnie zrobić z tym filmikiem to zadanie. Generalnie to zadanie miało być chyba w tygodniu czwartym, jeśli dobrze pamiętam, ale tam ono zostało przełożone z jakiegoś powodu, no i nie weszło do gry, no i dopiero teraz je mamy. Dobra, oczywiście ja rekomenduję zawsze wziąć jakąś sobie broń, dlatego że wiecie, jakby ktoś wam przyszedł czy coś, to trzeba go wyczyścić. No i teraz co? Bierzemy sobie łódeczkę. Łódeczek możemy wziąć dosyć dużo właśnie z tego miejsca. Tu jest dokładnie ta czasówka, proszę, na mapie macie. No i tutaj mamy łódeczki, jeśli ktoś nie ma łódki tutaj, to może tutaj o, z zalewu, z stoju też sobie wziąć łódkę, bo tam też właśnie się znajduje. Dobra, musimy po prostu pod wpływem do tego świecącego elementu, do tego czasomierza, jak widzicie. No i teraz po prostu musimy zrobić te kółka. Wydaje mi się, że po prostu zadanie zostało przesunięte, dlatego że wcześniej było tak, że te kółka były zbugowane troszkę i ich nie było widać, a teraz jak widzicie jest wszystko fajnie zrobione. Tutaj generalnie myślę, że każdy właśnie ogarnia o co chodzi w tych czasówkach, dlatego że one już kiedyś były. Tutaj pamiętajcie o tym, że właśnie warto w sumie jednak niekoniecznie może używać nitra, jak skacze, jest coś takie, żeby się nie zaciąć. Generalnie tą czasówkę możecie robić ile razy chcecie, także to jest akurat duży plus, dlatego że nie będziecie mieć czegoś takiego, że jak raz źle zrobicie, to musicie restartować mecz. Jak widzicie, mi się udało, pomimo błędu zrobić, na styk się udało. Także cały tor macie właśnie pokazany. Tutaj też myślę, że nikt nie miał już problemu z tym, żeby zrobić to danie właśnie w sposób taki, nawet bez filmiku, dlatego że w poprzedniej wersji było tak, że te zegarki się w ogóle nie pokazywały i trzeba było zgadywać, bo robiłem w poprzedniej wersji, też tylko nie wrzuciłem tego materiału, bo tego zadania nie było finalnie. Ale teraz jest to jakoś naprawione i teraz lepiej widać. Generalnie jeśli nie możecie właśnie zrobić tego zdania czy coś, to pójście sobie mój filmik i po prostu róbcie to co ja. Pamiętajcie, żeby nitro właśnie może niekoniecznie używać na te skoki, bo się raz na tym przejechałem przed chwilą, tylko po prostu na prostych drogach. Generalnie też jest to skrócony zakres, bo w poprzednim zadaniu jeszcze tutaj musieliśmy objechać. Dajcie mi znać, czy ten filmik wam się przydał, czy robicie jeszcze zadania, czy nie. Ja oczywiście rekomenduję robić zadania, dlatego że dodatkowe style dostajecie, a wiadomo, że jak poświęcicie te 15 czy 20 minut na zadania, no i dostaniecie darmowy styl, no to chyba dobry deal. Dajcie właśnie znać, bo jestem mega ciekaw. No i ja nie będę już przedłużał, bo nie ma takiej potrzeby, także bardzo dziękuję za uwagę wszystkim. Do następnego wyzwanka, trzymajcie się, cześć!